No cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Jest bardzo wcześnie rano, jest przed 6:00. Proszę bardzo, mój mąż wpadł wczoraj na pomysł, że jednak dzisiaj pojedzie do biura, żeby zabrać wszystkie rzeczy i w tym biurze już zostanie. Nie opłaca się wracać, ponadto wiecie, teraz oboje pracujemy z domu. Ja tutaj potrzebuję miejsca, Markus potrzebuje sporo miejsca, także w sumie to nie ma żadnego problemu, ponieważ on wsiada do auta, jedzie w biurze, jest sam, także nie ma żadnego kontaktu z ludźmi, także jestem spokojna. Musiałam wstać tak wcześnie rano, ponieważ jest to wina mojego lenistwa. Wczoraj już mi się nie chciało. Markusowi oczywiście również się nie chciało wczoraj. My teraz po restauracjach nie chodzimy, także trzeba tutaj przygotować coś. O 6 rano stać mnie, jak widzicie, jedynie na makaron i gotowy sos. To w ogóle teraz wygląda jakaś reklama Barilli, ale słuchajcie, to nie jest żadna reklama. Chciałam Wam pokazać te sosy, ponieważ ja je bardzo lubię. Są różne rodzaje, one są z Kauflandu. Oczywiście często przygotowujemy sos sami, ale właśnie tak na szybko. Bardzo lubię kupować ten sos. Markus też uwielbia sos arabiata, także zaraz... Boże, garnki się przewracają, duchy. Także muszę się jeszcze zastanowić, czy użyję tego, czy tego. Tutaj troszeczkę warzywek, żeby nie było. Marchewka, cebulka i czosnek. My teraz po wakacjach tak czy siak chcemy znowu ograniczyć mięso. Mój mąż też od razu powiedział, tylko zrób makaron bez mięsa, także myślę, że taki skromny posiłek tak czy siak go zadowoli. A tak prezentuje się teraz ten lunch. Tutaj proszę bardzo, jeszcze posypałam parmezanem, bułeczka, nie mam już bagietki i do bułeczki oliwa z oliwek z odrobiną balsamico i przyprawy, także myślę, że może być. Hello! Ja już, jak widzicie, się wyszykowałam, zrobiłam sobie dzisiaj ładny makijaż, tak mi się przynajmniej wydaje. Stwierdziłam, że się troszeczkę bardziej postaram, ponieważ dzisiaj mam zamiar nagrać chyba dla Was jeszcze haul z wakacji. Zobaczymy. Na pewno się będziecie pytały o błyszczyk, ponieważ on naprawdę jest śliczny, pięknie się błyszczy i to jest produkt Pixie by Petra, kolor cookie. Taki błyszczyk po prostu. Ja go kupiłam, jak byliśmy na wakacjach w Walgreens. Chyba darowałam go taniej, jak się nie mylę. Kosztował 15 euro. Nie wiem, ile one normalnie kosztują, ale mogę Wam polecić, ponieważ wygląda cudownie, jeżeli lubicie błyszczyki. Dziewczyny, jestem mega ciekawa, jak wygląda Wasza poranna rutyna malowania się, szykowania się. U mnie to zawsze wygląda tak, że biorę sobie właśnie tutaj tą podstawkę z kuchni, biorę sobie kawkę. Tutaj jest, proszę bardzo, podstawka z IKEA na telefon, gdzie włączam sobie zawsze filmy na YouTubie. Zazwyczaj to są z rana takie filmy o rozwoju osobistym, które coś mi po prostu dadzą, dzięki którym mogę tak pozytywnie zacząć dzień, dodają mi motywacji. I tutaj zawsze się maluję przy świetle dziennym, przy oknie, piję sobie kawkę i to jest dla mnie naprawdę jeden z najlepszych momentów w całym dniu. To mnie tak relaksuje, bardzo, ale to bardzo lubię tak zaczynać dzień. Dajcie, dziewczyny, znać, gdzie Wy się malujecie, ponieważ jak wiecie, ja mam też swoją toaletkę, o której od zawsze marzyłam, ale jej nie używam. Ona stoi, przydaje się, ponieważ tam mogę właśnie popakować wszystkie swoje kosmetyki, ale najbardziej lubię malować się właśnie na łóżku, przed oknem. Tutaj, jak widzicie, jeszcze nie wypakowałam moich kosmetyków z kosmetyczek po wakacjach. Nienawidzę sortować kosmetyków, ale muszę się za to zabrać i od nowa urządzić mój kuferek. A tak wygląda moja dzisiejsza domowa stylowa, kapciochy w kropy i tutaj, jak widzicie, mam takie spodnie dresowe. One są z Primarka i troszeczkę jestem nimi rozczarowana, ponieważ kiedy je kupowałam, były takie fajne, obcisłe, a teraz się rozciągnęły, zrobiła się taka szmatka, ale myślę, że po domu mogą być. Mam też sportowy biustonosz Nike, dzisiaj jest mi bardzo gorąco, w ogóle pogoda jest przepiękna, także no. Taka, słuchajcie, domowa stylowa. Kochani, pod ostatnim filmem pytałam się Was, jak sytuacja wygląda u Was, czy pracujecie z domu, czy macie wolne, czy może musicie chodzić do pracy i naprawdę wielu z Was napisało mi, że musicie pracować i tutaj chciałam powiedzieć, że osoby pracujące w handlu czy w szpitalach zasłużyliście na przeogromny szacunek i naprawdę podziękowanie od nas wszystkich, ponieważ ta praca, którą teraz wykonujecie, to jest po prostu mistrzostwo świata. Myślę, że my wszyscy trzymamy teraz za Was mocno kciuki, żebyście byli zdrowi i naprawdę jeszcze raz dziękuję, ludzie. To, co robicie, jest naprawdę niesamowite. Pisałyście mi też, że Wy możecie pracować z domu, ale martwicie się, ponieważ na przykład Wasz mąż pracuje, w związku z czym jest i Wasz mąż zagrożony, i Wy jesteście zagrożeni. Powiem Wam, że rozumiem Was. Co prawda mój mąż pracuje z domu. Od czasu do czasu będzie jechał do biura, gdzie jest sam, także to w sumie nie ma większego znaczenia. Ale są dwie osoby, z którymi od czasu do czasu musi się kontaktować z bardzo, bardzo ważnych powodów. Jest to nieuniknione. Te osoby nadal nie biorą tej sprawy na poważnie. Na przykład latają po restauracjach, w związku z czym jestem zmartwiona, że mój mąż musi z tymi osobami utrzymywać od czasu do czasu kontakt. Ale słuchajcie, powiem Wam też, że jestem z mojego męża bardzo, bardzo dumna, ponieważ on absolutnie nie słucha jakichś tam, wiecie, cwaniaczkowań innych osób. Jest naprawdę bardzo odpowiedzialny. Uświadamia też inne osoby, także jestem z niego naprawdę bardzo, bardzo dumna. Telefonowałam wczoraj z moją przyjaciółką, która mieszka też tutaj w Berlinie. I wiecie co, odkąd wróciłam z wakacji, ja jestem u siebie w domu zabunkrowana. Ja nie byłam nigdzie. Na dniach musimy wybrać się na zakupy. To na pewno. Nie mam pojęcia, jak wygląda Berlin. Wiem tylko od znajomych, że większość naprawdę siedzi w domach. Natomiast moja przyjaciółka powiedziała mi wczoraj, bo ona ma małego pieska, musi od czasu do czasu wyjść na spacer, że place zabaw, które mijała, są pełne. Są dzieci, są rodzice. Dzieci dostali wolno od szkoły, a mimo wszystko rodzice chodzą z nimi na plac zabaw. Wiecie co, słysząc to, wczoraj gotowałam się w środku jak zupa, także teraz nie będę się rozdrabniała nad tym tematem. Mam nadzieję, że wszyscy ludzie przejrzą na oczy i po prostu staną w domach. Też słyszałam od znajomych, że ich znajomi wysłali swoje dzieci na przykład do dziadków od razu, jak dzieci dostały wolne. Także takie są sytuacje. Nie wiem. Ja jestem bardzo smutna, że nie możemy odwiedzić rodziny w Polsce. Jak byliśmy na wakacjach, to wiecie. Byliśmy odcięci od internetu, planowaliśmy sobie beztrosko dalsze plany wycieczkowe, planowaliśmy właśnie odwiedzić moją rodzinę w Polsce, a tutaj taka sytuacja. Ale wiecie co, miałam też z moim mężem takie przemyślenia, że nie wiem, czy zdanie nic nie dzieje się bez przyczyny jest tutaj stosowne w tej sytuacji, ale na pewno teraz, kiedy świat ludzki się zatrzymał, Ziemia może się odrodzić. Na pewno już słyszeliście o tym, jak bardzo spadła emisja dwutlenku węgla. Ja szukam we wszystkim pozytywnych aspektów i właśnie to jest bardzo pozytywny aspekt, że przyroda odradza się, a my ludzie teraz, kiedy na chwilkę się zatrzymaliśmy, mamy chyba ogromną szansę, żeby zastanowić się po prostu nad tym, co w życiu jest najważniejsze. Wiecie co, myślę, że ta sytuacja, która się teraz wydarzyła, będzie dla nas wszystkich ogromną lekcją i myślę, że wiele osób zastanowi się i zmieni swoje zachowanie na lepsze. Tak mi się wydaje. Okej, ale to tyle, jeżeli chodzi o moje przemyślenia. Fajnie mi się tutaj z Wami gada, ale pranie samo się nie zrobi. Dziewczyna, teraz trochę o kosmetykach. Pokończyła mi się cała pielęgnacja. Kremy, tonik i zamówiłam sobie kosmetyki Punkang Jul. Nie wiem, czy dobrze to teraz wymawiam. Zamówiłam krem, zamówiłam tonik i zamówiłam serum, także to jeszcze do mnie dojdzie. Ale tutaj też na spróbowanie wzięłam ten egipski krem, który wszyscy zachwalają. To jest duże opakowanie, 118 ml, także będzie dla mnie i dla męża, będziemy się dzielić. Jeszcze nie próbowałam, także piszcie mi w komentarzach, dziewczyny, jakie macie wrażenia, szczególnie jeżeli macie skórę mieszaną, ponieważ troszeczkę się obawiam, że to może być dla mnie troszeczkę zbyt tłuste. Nie wiem, piszcie w komentarzach, jak to się u Was sprawdza i czy nie zapycha. Chciałam Wam jeszcze pokazać moje nowe urządzenie, które dostałam w prezencie od Foreo. To nie jest współpraca płatna, dostałam to do testów jako prezent. Chciałam Wam jednak o tym wspomnieć, ponieważ urządzenie to zrobiło na mnie naprawdę duże wrażenie. To jest inteligentna maseczka, tak zwana inteligentna maseczka. To jest intensywny zabieg, który trwa jedyne 90 sekund. Tutaj macie termoterapię, terapię światłem i pulsację T-Sonic. Dostałam do tego również maski, które już intensywnie testowałam. Tutaj jest maseczka na noc, maseczka na dzień, maseczka intensywnie nawilżająca, odmładzająca, tej jeszcze nie testowałam, i rozświetlająca. Wiecie co, największe wrażenie zrobiła na mnie ta maseczka nawilżająca, ponieważ kiedy wróciliśmy po wakacjach, to moja skóra była po samolocie po prostu w okropnym stanie. Ja miałam wióry na czole, szczególnie przy linii włosów, i zrobiłam sobie ten zabieg i moja skóra naprawdę naprawdę po jednym 90-sekundowym zabiegu wyglądała zupełnie inaczej. Była nawilżona, była gładka. Naprawdę byłam w szoku, słuchajcie. Także mówię Wam od serca, że to jest świetne urządzenie. To naprawdę działa. To nie jest tanie, słuchajcie. Ale jeżeli odłożyłyście sobie pieniążki, myślałyście o tym przez dłuższy czas, to ja naprawdę od serca mogę Wam to polecić. Dzisiaj wieczorem zrobię sobie zabieg, tak, że będziecie mogły zobaczyć, jak to działa. Jak widzicie, moja cera też już wraca do normy, na szczęście. Na wakacjach jeszcze mi troszeczkę wysypało, co bardzo dobrze będziecie mogły zaobserwować na moich filmach, ale teraz już sytuacja jest pod kontrolą. Myślę, że powoli wszystko się reguluje. Także odpukać. Już wiecie, nie mam takich krost, mam parę przebarwień, tutaj jeszcze coś jest, ta kamera nie idealizuje, także możecie dobrze zaobserwować moją cerę, ale już jest dużo lepiej, także bardzo się cieszę. Dziewczyny, jak już jesteśmy przy temacie beauty, to dajcie mi znać, co ja mam zrobić z moimi paznokciami. Nie chodzę teraz do kosmetyczki, to są paznokcie żelowe. Nie wiem, co mam z nimi zrobić. Dajcie znać, co Wy teraz robicie z paznokciami, bo wiadomo, siedzimy w domu, ale jednak kobieta chce być zadbana, tak? A to nie wygląda fajnie. Nie wiem. Obciąć je, spiłować czymś, ale czym? Nie mam doświadczenia, także dajcie mi znać, jeżeli macie jakiś pomysł, to dajcie znać, co mi polecacie. Kochani, jest już kilka dobrych godzin później, ja już popracowałam, tam możecie zobaczyć moje miejsce pracy, moje biurko, tam też zawsze składam dla Was filmiki, ogólnie wiecie, takie różne prace YouTube'owe też wykonuję, także tak to wygląda, tak sobie to możecie wyobrazić. Kochani, chciałam Wam teraz coś pokazać, ponieważ jak byliśmy na statku, było tam pełno fotografów, wiecie. Chcą od ludzi zebrać jak najwięcej pieniędzy, no i tam na każdym kroku stali fotografowie, były rozłożone tła i proponowali, namawiali wręcz gorąco ludzi, żeby robili sobie zdjęcia. I wiecie co, śmieszna anegdotka jest taka, że ja z moim mężem na początku właśnie naszego rejsu mówimy, kto te zdjęcia w ogóle kupuje? No, my je kupujemy, ponieważ pod koniec rejsu kupiliśmy nie tylko jedno zdjęcie, ale 3 zdjęcia, słuchajcie, także czasami z nas nie mogę. Ale trudno, wiecie co, zobaczyłam te zdjęcia, bo oni za każdym razem je drukowali i wystawiali i mówię, kurde, no takie zdjęcia profesjonalne, małżeńskie, tak wyglądamy tam tak poważnie, bierzemy. Mojemu mężowi też się spodobały i wysłałam te zdjęcia mojej mamie na WhatsAppie, po czym moja mama mnie tak wyśmiała. Ona mnie tak wyśmiała i mówi, że to są zdjęcia robione od wujka fotografa, że takie starodawne i w ogóle, także mówię Wam. Jestem teraz bardzo ciekawa, co Wy powiecie o tych zdjęciach, czy też nas wyśmiejecie, także czekajcie, pokażę je Wam szybko. Tada! Oto pierwsze zdjęcie, proszę bardzo, dwójka fotografa. Mój mąż jest zakryty, ponieważ ja naprawdę staram się na YouTubie nie pokazywać rodziny. Wiem, że jestem w ogóle niekonsekwentna, bo od czasu do czasu pokazuję, ale raczej staram się tego unikać. Także tutaj macie tylko mnie, proszę bardzo, zdjęcie numer 1. Małżeńskie zdjęcie numer 2, proszę bardzo, tak jak widzicie, odpicowani, ubrani na elegancko. I tutaj zdjęcie numer 3. Wiadomo, kto je wybrał. Oczywiście mój mąż wybrał to zdjęcie. Ja wyglądam tutaj okropnie moim zdaniem, ale chłopina się oparła, także wzięliśmy. Także mamy teraz 3 małżeńskie zdjęcia i mamy zamiar sobie je właśnie włożyć w jakieś ładne ramki i no, nie będziemy mieć. I jesteśmy zadowoleni. Dajcie znać, czy uważacie, że są okropne, czy jesteście na tak. Teraz u mnie czas na notatki, najbardziej lubię robić takie rzeczy w łóżku. Troszeczkę mi to zajmie, ale później już będzie tylko relaks z mężem, obejrzymy jakiś film, pogramy w coś, także tak to nas będzie wyglądało. Także kochane, żegnam się z Wami, dziękuję za oglądanie, życzę Wam dużo zdrówka i do następnego. Pa!